Czy zdarza ci się, bracie, siostro, odkładać pewne rzeczy na potem, na później? Są tacy idealni, którzy nie lubią gromadzić spraw niezałatwionych, musi być wszystko natychmiast już zrobione. To jest bardzo poprawne, idealne. Ja przyznam się, że mam z tym problem i unikam, nieraz odkładam na później pewnych rzeczy, bo unikam na przykład trudnego telefonu, który muszę wykonać, jakiegoś maila, który też muszę napisać, nie jest on łatwy dla mnie, bo muszę coś komuś niezbyt miłego, a prawdziwego powiedzieć na przykład. Odkładam też książkę, bo nie mogę się za nią zabrać, a jest taka dla mnie wartościowa i tak się nawarstwia nieraz tych spraw trochę. Można pewne rzeczy odłożyć, jeśli one nikomu nie szkodzą, to... Natomiast są pewne rzeczy, które faktycznie nie cierpią zwłoki, które natychmiast muszą być wykonane. Oczywiście pomoc drugiemu człowiekowi, kiedy jej bardzo potrzebuje, nie można obok cierpiącego, chorego, potrzebującego przejść obojętnie, powiedzieć potem ci pomogę. Ale też wobec nauki Jezusa nie można przejść obojętnie, powiedzieć kiedyś będę przestrzegać dekalogu, kiedyś jak Ty, Panie Jezu, będę kochać, kiedyś jak Ty będę wybaczać, a dzisiaj jeszcze mam czas. Ale ktoś powie, wymagania Jezusa są trudne i natychmiast już trzeba je wprowadzać w życie, kiedy są takie niełatwe. Choćby dzisiaj, kiedy patrzymy na tę Ewangelię, to ona jest bardzo ciężka. Już pierwsze zdanie. Kto bardziej kocha ojca, matkę, syna, córkę niż mnie, nie jest mi godzien. Kto nie niesie swego krzyża, nie jest mi godzien. To jest bardzo trudne. Chciałby się powiedzieć, Panie Jezu, to, że ktoś kocha bardzo rodziców, kocha swoje dzieci, to jest źle, naprawdę? Na serio? To nie jest dobrze? Przecież, no Panie Jezu, to jest nieludzkie. To prawda. To nie jest ludzkie. Bo to jest boskie. Bo to jest Boże zaproszenie. Jezus nie mówi, nie kochaj matki, ojca, dzieci. Tylko mówi, kochaj bardziej mnie niż ich. Ja na pierwszym miejscu. I znacie, drodzy, powtarzane przez kaznodziejów, przez księży wielokrotnie w kazaniach, takie zdanie bardzo prawdziwe. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim, sobie właściwym miejscu. Aha, ktoś powie, czyli cały czas rączki złożone, jak do paciorka, w zerówce, w przedszkolu, jak tam babcia, mama uczyły, prawda? Cały czas myśleć, główka do góry, oczka ku niebu i to jest dobrze? No nie, bo tak się nie da. Nawet jedna ze świętych, chyba Teresa, już nie pamiętam, która to mówiła, kiedyś pytała na modlitwie Pana Boga, co mam robić, bo chcę, żebyś był na pierwszym miejscu. Ale ja się modlę i nagle dzwonek do furty i bezdomny przychodzi, bo chce jeść. Ja się modlę i współsiostra mi tu puka do pokoju, do mojej celi zakonnej, bo chce akurat teraz rozmawiać, a ja się modlę. I co mam robić? Przeszkadzają mi w modlitwie. I gdzieś w sercu na tym spotkaniu z Bogiem usłyszała, jeśli zostawiasz modlitwę, bo ktoś prosi o pomoc, idziesz nakarmić biednego, głodnego, bezdomnego, jeśli idziesz na rozmowę, bo ktoś cię o to prosi, akurat teraz cię prosi i zarywasz tą modlitwę, nie robisz mi przykrości, bo wtedy zostawiasz mnie dla mnie. Pięknie, bardzo mi się to spodobało. Zostawiasz mnie dla mnie, bo ja przychodzę w drugim człowieku, w tym bezdomnym, w tej współsiostrze, ja przychodzę. I to jest sens, to jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Kochać Boga też w drugim człowieku. Kochać Go w drugim człowieku, który każdego dnia jest obok nas przecież. Kto poda kubek wody drugiemu człowiekowi, temu też najmniejszemu ze względu na mnie, nie utraci nagrody. Jezus chce nam wynagrodzić za to, że jesteśmy dobrzy dla drugiego człowieka. Oczywiście najpiękniej jest tak jak On, umieć robić coś bezinteresownie. Nie dla zapłaty, nie dla jakieś tam nagrody, no bo On przecież ukochał mnie, ciebie zupełnie za darmo. Dał siebie, dał, najpierw Pan Bóg dał nam życie, dał nam wiarę, zostawił siebie w Eucharystii, w świętych sakramentach, umarł na krzyżu za nas i On wie, że nie ma zapłaty. My nie jesteśmy
w żaden sposób w stanie zapłacić, podziękować Bogu, Jezusowi za to, co nam dał. Co ja mogę Mu dać? Nie ma takiej ceny. A to, co mogę zrobić, to ukochać drugiego człowieka, którego On stawia na mojej drodze. Może szczególnie tego, który jest najbliżej mnie. Może właśnie Jego. Kiedyś Matka Teresa opowiadała, ta z Kalkuty, ona opiekowała się, pielęgnowała chorych na trąd. Absolutnie nie bała się. Zakładała masek, rękawiczek. No, taka dygresja moja. W każdym razie, poszła do takiego cierpiącego, chorego, trądowatego, zniszczonego strasznie, także tak fizycznie tą straszną chorobą zakaźną i pielęgnowała go. I ten biedny człowiek chory spojrzał na tą zatroskaną Matkę Teresę z Kalkuty i mówi, dlaczego ty to robisz? No dlaczego to robisz? Przecież możesz się zarazić. Przecież to jest niebezpieczne dla twojego zdrowia, dla twojego życia. Ona, pokorna siostra zakonna, bardzo bogobojna, mówi, wiesz, bo ja widzę w tobie Pana Jezusa. On posmutniał. Nie wiedziała dlaczego. Jak? Coś źle powiedziałam? On mówi, no pięknie. Wiesz, bo ja myślałam, że ty widzisz mnie we mnie. Czasami człowiek chce zauważenia po prostu, że jest. Że jest drugim człowiekiem. Że jest obok. Nie dla jakiejś nagrody, bo Pan Jezus mi wynagrodzi to. Jeśli oczywiście w drugim człowieku widzę Jezusa, tym lepiej. To łatwiej drugiemu pomóc jakoś. No to jak jest z tą miłością? Kochać drugiego bardziej niż Jezusa? Kochać matkę, ojca, czy mniej kochać? Jak to jest? Kochać Jezusa i kochać drugiego człowieka. Kochać w nim Boga. Szczególnie jak powiedziałem, tą najbliższą osobę. Kiedyś mówiłem, ale zdaje się nie tutaj, taki przykład. Student, bogobojny człowiek, który właśnie też rozważał, jak to jest z tą miłością. Kochać bardziej Boga, kochać drugiego człowieka. I słyszy na pewnych rekolekcjach akademickich, jak ksiądz, rekolekcjonista, tam zambony grzmi i mówi, zapytaj siebie, tak ty zapytaj siebie, kiedy ostatni raz swojej matce powiedziałaś, że ją kochasz? Kiedy ostatni raz jej to powiedziałaś, że kocham cię, mamo? Kiedy? I tak się przejął tym, zaczął zastanawiać, mówił, jak była matura? Nie, wtedy nie powiedziałem. Jak było bierzmowanie? Też nie. Jak pierwsza komunia była, wtedy może powiedziałem mamie, że ją kocham. Nie. Nie potrafił sobie przypomnieć, ale mówi, nic straconego. Na weekend jadę do domu, to powiem mamie, że ją kocham. Co za problem? Mama miała go tylko jednego, ojciec już nie żył. Przyjechał do domu, no już w piątek nic tam mamie nie mówił. To rozmowa, kolacyjka, mama przygotowała smaczne jedzenie, opowiedział, co się wydarzyło w tygodniu, poszedł spać. W sobotę rano śniadanko z mamą, kawka z mamą, oczywiście zakupy, odwiedziny cioci, po południu spotkanie ze znajomymi, wrócił późno. To już też mamie nic nie powiedział. No i niedziela, pospał dłużej, śniadanko z mamą, kawka, kościół, oczywiście smaczny obiad przygotowany przez mamę. No i patrzy na zegarek, czas się zbierać na pociąg. Czas wracać do akademika, na studia. A mieszkał w małej miejscowości, do dużego miasta trochę trzeba było jechać. I sobie przypomniał, aha, ja czegoś mamie nie powiedziałem. Obiecałem sobie. Szykuje się, już ubiera. Mama mówi, synku, co ty tak się tutaj guzdrzysz? Pospiesz się, nie zdążysz na pociąg. Mamo, bo ja ci chciałem coś powiedzieć. No mów szybciutko. Bo, mamo, bo ja nie mógł wydusić z siebie. Nie wiedział, że to jest takie trudne. Mamo mówi, synku, poczekaj, masz tutaj pieniążki. Kup sobie, zimno się robi, cytrynki kup. Jabłuszka sobie kup, owoce jedz i witaminy dużo. I ubieraj się. Gdzie masz szalik? Gdzie rękawiczki? Bo na pociąg nie zdążysz, no spiesz się. Mamo, bo ja jeszcze muszę ci coś... No synku, no. Bo mamo, synku, za 10 minut masz pociąg. Mamo, dobrze, bo ja cię kocham. Mama spojrzała na niego, uśmiechnęła się, przetarła łzę, podeszła do synka, przytuliła, ucałowała, mówi, synku, no ja cię też kocham, przecież wiesz. Zrobiła krzyżyk na czole, no leć i zadzwoń w tygodniu.
Zadzwoń do mamy. Dobrze, mamo. Poszedł. Miały tygodnie, miesiące, minął rok, dwa. Skończył studia, poznał ciekawą dziewczynę, piękną, ożenił się, założył rodzinę. I pewnego dnia dostał telefon, proszę przyjechać. Mama nie żyje. Bardzo płakał na pogrzebie matki. Nie mógł się pogodzić, był jedynakiem. Po pogrzebie podeszły do niego trzy kobiety. Przedstawiły się jako przyjaciółki mamy. I powiedziały, proszę pana, my pana znamy. Pan nas może nie kojarzy, my jesteśmy koleżankami pana mamy. Ona miała ciężkie życie, bo pana ojciec nie był dobrym człowiekiem. My wiemy. Pił, bił, wyzywał. Nawet kiedy odszedł, to ona nie wróciła do takiej radości, jaką kiedyś miała. Była cierpiąca bardzo, ale od pewnego momentu, kilka lat temu zaledwie, zaczęła się bardzo uśmiechać. Myśmy myślały, że może coś się jej stało, że coś nie tak, a zapytaliśmy Halina, czy wszystko dobrze z tobą? A co, co? No bo tak się cieszysz nienaturalnie, jakby nie ty. Co się stało? Syn był i mi coś powiedział. Co ci powiedział? Co? Nie, to nasza tajemnica. Coś mi powiedział, że ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Najszczęśliwszą. Ja nie mogę być smutna. I wie pan, z tym uśmiechem umarła. My nie wiemy, co pan powiedział mamie kilka lat temu, ale niech pan wie, że przywrócił jej uśmiech i radość. I wtedy przypomniał sobie, że powiedział mamie te dwa słowa, trzy. Kocham cię, mamo. Odwlekasz pewne rzeczy na później? Możesz. Ale kochaj dzisiaj, nie jutro, nie potem, nie kiedyś. Nie odkładaj miłości. Tego uczy nas dzisiaj Jezus. Kochaj Go na pierwszym miejscu, ale kochaj też matkę, ojca. A jeśli są po drugiej stronie, to dalej ich kochaj, módl się za nich. Kochaj drugiego człowieka, ale nie kiedyś, nie potem. To zadanie już na dziś.